Fenomen MKS Urbis Gniezno to tytuł filmu zrealizowanego przez grupę studentów drugiego roku komunikacji europejskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Gnieźnie. To efekt projektu naukowego realizowanego przez studentów pod okiem profesora Filipa Kubiaczyka. Pomysł wziął się z tego, że w ramach zajęć prowadzę zajęcia, które są warsztatem medialnym i w tym roku padło, żeby zrobić film o MKS Urbis Gniezno. Z czego to się wzięło? Z tego po prostu, że piłkarki są bardzo rozpoznawalne w Gnieźnie, że mają sukcesy sportowe, że świetnie grają w piłkę ręczną i że miasto tak naprawdę żyje piłkarkami i są również bardzo widoczne zapowiedzi meczów na różnego rodzaju banerach i nas to zainteresowało bardzo. W temat się wgłębiliśmy. No i tak doszliśmy aż do tego momentu, który mamy dzisiaj, czyli do premiery filmu, który mam nadzieję spodoba się wszystkim kibicom klubu i też mieszkańcom i mieszkankom Gniezna. Uznaliśmy, że po prostu piłkarki MKS Urbis Gniezno są fenomenem społecznym, generują emocje, mają swoich wiernych kibiców, byliśmy też na meczu, udało nam się wyjść właśnie ze studentami, tam też powstał, zebraliśmy spory materiał do przygotowania tego filmu i to, co zobaczyliśmy w hali sportowej, jak kibice reagują, jaki jest doping, jakie są emocje, jak piłkarki grają przede wszystkim, no to utwierdziło nas w przekonaniu, że jest to fenomen społeczny. Ciężko nie było, natomiast na początku była trema, były obawy, jak to się uda zrobić, jak dojdziemy do klubu, czy będą chcieli z nami współpracować, wiadomo, no stres, emocje, są młodzi ludzie, wszyscy jesteśmy młodzi, prawda? I wszyscy mamy na każdym etapie życia jakąś tam tremę, no ale ja wychodzę z założenia, że po prostu jak człowiekowi się chce chcieć i się zaangażuje i się podzieli obowiązkami, każdy jest dobry w czymś, jeden, prawda, zajmuje się montażem, drugi lubi robić wywiady, zadawać pytania, no i właśnie taką grupę pięciu osób, bo grupa liczy pięć osób, zaangażowaliśmy właśnie do projektu, koordynowałem ten projekt i myślę, że bardzo dobrze się poznaliśmy w czasie tych 60 godzin tego warsztatu. Każdy dołożył swoją cegiełkę, no i efektem jest to, co zobaczymy dzisiaj. Zaskoczyła nas otwartość klubu, który był bardzo chętny na takie przedsięwzięcie. Też mi trochę pomogło to, że odbywałem delikatną praktykę w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie poznałem się z rzecznikiem prasowym klubu i dlatego było po prostu łatwiej dojść już do strony klubu. Pracując nad tym filmem, czego się dowiedzieliście? Że jest tak bardzo popularny tutaj w mieście, że będąc też na meczu z MKS Piotrków Trybunalski, że jest taki hype, że dużo ludzi po prostu chodzi, przychodzi na te mecze, że jest bardzo dobra atmosfera, nie ma takiej... Zdarzają się złe emocje, ale to czasami ze względu na postawę niektórych osób, które są na parkiecie. Nie będę tu wymieniał, o kogo chodzi, ale każdy może się domyślić, o kogo chodzi, więc dlatego. Jest to niesamowita historia, niesamowity temat, że właśnie Uniwersytet Adama Mickiewicza sprawił, że powstał film. Studenci pracowali tutaj dosyć długo z naszymi dziewczynami, z byłymi prezesami, ze mną, z trenerami. Na boisku, tak jak autor tego, czy pomysłodawca tego filmu powiedział, że było nas widać mocno na mieście, zaczął się interesować jakby tymi wynikami, przyszedł na mecz, zobaczył, no i tak oto mamy no, niesamowitą historię, niesamowity moment w historii naszego klubu. Byliśmy tutaj zapraszani na wywiady dłuższe, krótsze, począwszy od Jurka Imbirowicza, czyli człowieka, który stworzył tę historię, potem były dwie zawodniczki, ja, trener. Były zadawane różne pytania, niektóre nawet ciekawe, których nigdzie indziej nie usłyszeliśmy. Także naprawdę jest to również dla nas fajne, ciekawe doświadczenie. Jakby dwa pytania mi zapadły w pamięć. Było pytanie o hymn MKS-u, jakimi słowami by się zaczynał. Powiedziałem, że pszczoły atakują i cały czas mi to siedzi w głowie. Kolejne pytanie to było, czy przewidujemy jakieś innowacje w przyszłym sezonie. No i tutaj musiałem się mocno, głęboko zastanowić. Bo w świecie sportu innowacja, no to tutaj też trudno na to spojrzeć, co innego w dziedzinie jakiegoś przemysłu, technologii, a tutaj jeżeli chodzi o świat sportu, no to trzeba było mocno, mocno głęboko gdzieś sięgnąć. Premiera filmu miała miejsce w piątek w Auli Instytutu Kultury Europejskiej. Chętni mogą go zobaczyć także na YouTubie.